Już za tydzień posiedzenie Parlamentarnego Zespołu do Spraw Bogactw Naturalnych, który zwołałem, żeby odbyć być może jedyną w skali ogólnopolskiej tak realną, tak prawdziwą, tak ekspercką dyskusję, debatę na temat fuzji Orlenu i PGNiG. Ta fuzja budzi duże emocje, budzi obawy, u innych budzi nadzieję, ale przede wszystkim to, czego brakuje w przestrzeni publicznej, to realnej konfrontacji faktów. Dlatego zaprosiłem ekspertów, dlatego będą debatowali, ale dlatego też wystosowuję zaproszenie do Jacka Sasina, do wicepremiera odpowiedzialnego za spółki Skarbu Państwa, do wicepremiera odpowiedzialnego za majątek narodowy, do tego, który powinien odpowiedzieć, po co to, na co to, jaką to ma przyszłość i jaki jest w tym interes również partii rządzącej. Szanowni Państwo, przypomnę, że myśmy jako Konfederacja już 2 lata temu w programie wyborczym Krzysztofa Bosaka, w 27 tezach konstytucyjnych, 2 punkty z tych 27 poświęcili kwestii własności bogactw naturalnych, własności, która jest fundamentalna dla przyszłości państwa polskiego. I może wtedy mało kto zwracał na to uwagę. Ale dzisiaj, kiedy jesteśmy w środku kryzysu energetycznego, kiedy miliony polskich rodzin są zagrożone tym, że albo nie będą miały węgla na opał, a już sezon grzewczy się rozpoczyna, w sytuacji, w której drastycznie rosną rachunki za prąd, w sytuacji, w której drastycznie rosną i będą rosły rachunki za gaz, ta kwestia bezpieczeństwa surowcowego, ta kwestia polskiej własności i kontroli nad tym bezpieczeństwem surowcowym staje się tym bardziej kluczowa, staje się tym bardziej ważna. Dlatego, Szanowni Państwo, już dzisiaj zapraszam na to posiedzenie zespołu. Ono będzie transmitowane online. Na dniach przedstawimy szczegóły, którego dnia, o której godzinie, to w tej chwili jest dogrywane, rozpocznie się ta debata. Ta debata, która potrwa ze 2, może 3 godziny, ma wyjaśnić do spodu wszystkie możliwe kwestie związane z tym procesem. I chcemy tę debatę w ogóle od sporu bieżącego politycznego odsunąć. Chcemy, żeby ta debata była rzeczywistym starciem ekspertów, starciem merytorycznym. I tego Państwo możecie od nas oczekiwać. Konfederacja zawsze na pierwszym froncie, jeśli chodzi o polską własność, o polskie bezpieczeństwo energetyczne i surowcowe, ale też o mądrą politykę gospodarczą, która ma służyć wszystkim Polakom i przyszłym pokoleniom. O mądrą, to znaczy taką, która rozumie procesy. I dlatego ta debata ekspertów. Zapraszamy serdecznie. Konfederacja, wolność i niepodległość.